komisji. Bardzo proszę pana ministra o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku skierowane do pana ministra. To jest pierwsze i trzecie pytanie. Oczywiście, jeśli będzie pan dysponował inną jeszcze wiedzą, którą będzie chciał pan przekazać nam, to bardzo proszę. Proszę panie przewodniczący o przejęcie obrad. Dziękuję. Proszę panie ministrze. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo. Pytania, które zostały skierowane do ministra sprawiedliwości, dotyczą, jeżeli dobrze rozumiem, prac legislacyjnych, a następnie prowadzenia szkoleń dla sędziów rodzinnych. Ja moją wypowiedź chciałbym poszerzyć o elementy, które wydają się być istotne z punktu widzenia dzisiejszej tematyki, dzisiaj poruszanej tematyki. Historycznie rzecz ujmując, przepisy prawa rodzinnego, kodeksu rodzinnego opiekuńczego, zarówno materialne, jak i procesowe, nie zawierały i nie zawierają klauzul dyskryminujących rodziców ze względu na płeć. Historycznie rzecz ujmując, w odniesieniu do przepisów artykułu 58 i artykułu 107 kodeksu rodzinnego opiekuńczego były kierowane zarzuty, które zakładały niedopuszczalny automatyzm rozstrzygnięcia, będący z jednej strony ograniczeniem suwerenności sędziowskiej, a z drugiej strony powodem zaostrzenia konfliktów pomiędzy rodzicami. W konsekwencji podjęto działania legislacyjne i dokonano ponownej nowelizacji przepisów kodeksu rodzinnego opiekuńczego, artykuł 58 i 107, ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy Kodeks Rodziny Opiekuńczej oraz ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego, która została podpisana przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 lipca 2015 roku. Ustawa ta wyjdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. Do dzisiaj nie została z przyczyn oczywistych jeszcze ogłoszona. Zgodnie z tą nowelizacją w pierwszej kolejności o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i o utrzymaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie powinni decydować sami rodzice w drodze porozumienia, przy czym ustawodawca precyzuje formułę, w jakiej porozumienie ma być przedstawione. Ma to być forma pisemna. W braku porozumienia sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, będzie rozstrzygać o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. W przypadku stwierdzenia, że wymaga tego dobro dziecka, sąd będzie mógł powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę drugiego do określonych obowiązków, uprawnień w stosunku do dziecka. Analogiczne rozwiązania przyjęto w przypadku rodziców żyjących w rozłączeniu, o czym mówi artykuł 107 Kodeksu Rodzinnego Opiekuńczego. Zniesiono obowiązek rozstrzygania przez sąd o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem w przypadku zgodnego wniosku w tym zakresie. Niezależnie od władzy rodzicielskiej, rodzice i ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Przepis artykułu 113, paragraf 2 Kodeksu Rodzinnego Opiekuńczego zawiera katalog elementów kontaktów z dzieckiem obejmujący pobyt z małoletnim, w zakres którego wchodzą odwiedziny, spotkania, zabieranie go poza miejsce stałego pobytu, bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Katalog ma charakter otwarty. Zasady regulowania sposobu utrzymywania kontaktów określone przez przepis artykułu 113 z indeksem 1 Kodeksu Rodzinnego Opiekuńczego dotyczą najczęstszego typowego przypadku, w którym dziecko przebywa stale u jednego z rodziców. W takiej sytuacji przyjęto regułę, że rodzice określają wspólnie sposób utrzymywania kontaktów z małoletnim. Rodzice powinni kierować się dobrem dziecka i brać pod uwagę jego rozsądne życzenia. Dopiero w sytuacji, gdy zainteresowani nie mogą osiągnąć porozumienia, sprawę powinien rozstrzygnąć sąd opiekuńczy. Wobec formułowanych zarzutów w zakresie dyskryminacji ojców pragnę przytoczyć posiadane przez ministerstwo dane statystyczne. W roku 2014 ogółem wydano 38 040 orzeczeń rozwodowych, w tym wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem powierzono matce w 23 075 przypadkach, zaś ojcu w 1700 orzeczeniach. W sprawach o separację w 2014 roku
rozstrzygnięto 964 sprawy, w tym wykonywanie władzy rodzicielskiej powierzono w 608 przypadkach matce, ojcu w 20 sprawach. Ale chcę podkreślić, że od 1 stycznia 2014 roku ministerstwo gromadzi dane statystyczne dotyczące liczby ojców, którzy złożyli wniosek o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej w sprawach o rozwód i separację, w tym liczby ojców, których wniosek został uwzględniony. Liczby spraw o rozwód o separację, w których rodzice przedstawili porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, w tym spraw, w których sąd uwzględnił takie porozumienie. Z posiadanych danych wynika, że w roku 2014 liczba ojców, którzy złożyli wniosek o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej w sprawach o rozwód i separację, wyniosła 2329. W tym uwzględniono na rzecz ojców wniosek w 1923 przypadkach. Czyli powtarzam, złożono takich wniosków 2300. W 1900 przypadków rozstrzygnięto na korzyść ojców, którzy składali wniosek o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej. Liczba spraw o rozwód i separację, w których rodzice przedstawili porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, wyniosła 11 404, z czego sąd uwzględnił porozumienie w 10 762 przypadków. Z powyższych danych wynika, że w 82,6% zostały uwzględnione wnioski ojców o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, a złożone porozumienia zostały uwzględnione w 94,4%. Z danych posiadanych za pierwsze półrocze 2015 roku wynika, że liczba ojców, którzy złożyli wniosek o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej w sprawach o rozwód i separację, wyniosła 1221. W tym sąd uwzględnił wniosek w 1062 przypadkach. Liczba spraw o rozwód i separację, w których rodzice przedstawili porozumienie o sposobie wykonywania władzy i utrzymywania kontaktów, wyniosła 5468. W tym sąd uwzględnił w 4952 przypadkach. Wynika z tego, że w 2015 roku w 87% wnioski ojców zostały uwzględnione, a w 90,6% uwzględniono wnioski, wspólne wnioski rodziców o powierzenie władzy wykonawczej, władzy rodzicielskiej. Przedstawione liczby w sposób, w mojej ocenie, oczywisty zaprzeczają głoszonym przez środowiska, niektóre środowiska tezom o dyskryminacji sądów względem ojców czy niektórych rodziców. Chcę jednocześnie wskazać, że minister sprawiedliwości, ustalając kierunki nadzoru wewnętrznego wykonywanego przez prezesów sądów apelacyjnych w 2015 roku, zwrócił się o objęcie czynnościami nadzorczymi instytucji porozumienia małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z małoletnim dzieckiem we wszystkich aspektach, w szczególności transponowania treści porozumienia do orzeczeń. Z kolei z ogólnych kierunków nadzoru wewnętrznego nadzoru administracyjnego wykonywanego przez prezesów sądów apelacyjnych 2014 roku uwzględniono prawidłowość stosowania przepisów oddziału 6, rozdziału 2, działu 2 księgi 2 Kodeksu Postępowania Cywilnego sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem. Odnosząc się do działalności szkoleniowej, chcę wskazać, że już odnosząc się tylko pokrótce liczbami, mamy w kraju 1137 sędziów, którzy zajmują się sprawami rodzinnymi nieletnimi. W 2013 roku, jeżeli chodzi o sędziów rodzinnych, przeszkolono 991 sędziów. Mówię tutaj o szkoleniach organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. W 2014 roku przeszkolono 197 sędziów. W 2015 roku przeszkolono już 1115 sędziów rodzinnych. W 2016 roku planuje się przeszkolenie 650 sędziów rodzinnych. Oprócz tego szkolenia są organizowane w ramach poszczególnych apelacji czy okręgów. Jeżeli chodzi o tematykę szkoleń sędziów rodzinnych, dotyczyły one wspierania rodziny i system pieczy zastępczej. Mówię tutaj, wymieniam te tematy szkoleń.
wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej, aktualne problemy orzecznicze, zadania obowiązki sądu opiekuńczego, dochodzenie roszczeń alimentacyjnych w stosunkach transgranicznych, aktualne problemy orzecznicze z zakresu prawa rodzinnego, studia podyplomowe z zakresu prawa rodzinnego, zmiany kodeksu postępowania cywilnego w kontekście spraw rozpoznawanych w sądach rodzinnych, wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej, szkolenia z zakresu ochrony praw dziecka, realizacja kontaktów między rodzicami i dziećmi. W 2015 roku przeprowadzono szkolenia z ochrony prawa do prywatności i prawa do życia rodzinnego, gwarancji proceduralnych w postępowaniach cywilnych z udziałem małoletnich w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, konsekwencje członkostwa w Unii Europejskiej dla praktyki orzeczniczej sądów rodzinnych. Przeprowadzono zajęcia z metodyki dla sędziów rozpoczynających pracę w sądach rodzinnych. W 2016 roku planowane są szkolenia z dochodzenia roszczeń alimentacyjnych w stosunkach transgranicznych oraz omówienie projektowanych zmian w kodeksie rodzinnym opiekuńczym oraz kodeksie postępowania cywilnego, o których to zmianach wspomniałem na początku mojego wystąpienia. Wydaje mi się, że tym moim wystąpieniem wyczerpałem tematykę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Sekundkę, panie sędzio.